Także tutaj na Mazowszu w Warszawie, proszę Państwa, to są takie te wibracje złe, hipochondryczne wibracje. A kij w mrowisko wbijesz, to od razu tak latają, biegają, co widać, co dziecko zauważy, że coś, gdy w domu się dzieje złego, kłótnie, awantury, hipochondria wielka, krzyki, wrzaski, to znaczy takie nienaturalne, bo czasem pokrzyczeć trzeba, ale to normalnie, naturalnie, gdy się coś dzieje. Ale gdy się coś nienaturalnego dzieje, to dziecko to od razu zauważy. Starsi gada, dlaczego prędzej oszuka? Dlatego, że oni mają tę skórę dinozaurową i nie mają wyczucia. A dziecko od razu wie, czy. Nauczyło się samo kłamać. Dlaczego? No bo od ojca, od matki. Od razu wie, na czym polega ten mechanizm, proszę Państwa, kłamstwa. I potem się dziwią, że dzieci są dobre na przykład w komputerze, w internecie. No, radio Koncito. Oni teraz żebrzą na reklamach. Oni żebrzą teraz na tych reklamach, proszę Państwa. Radio Koncito. Mówimy dzisiaj, proszę Państwa, jest w stanie pobiec szybciej. Mówimy dzisiaj, proszę Państwa, o tej żebracznicy wielkiej, do której należą nie tylko warszawiacy, ale należą też na przykład ta Ewka z Gdańska. Ona tutaj się świetnie czuła, jak ryba w wodzie, w tym klimacie warszawskiej żebracznicy, że dać, a ty autorytarnie będziesz jeszcze dalej wymagać, bo ci się należy. No przykładem tego jest ta nasza Ryszarda też. Jak ona przyjdzie na wernisaż, to ona mówi, że kurwa mać mówi, że dziady jej wypiły wino. Ja mówię, zobacz, przecież tych Mickiewiczowskich tutaj nie brakuje. No i ta Ryszarda musi prosić, musi po prostu żebrać, żeby jej wino dali. Ja mówię, a po co Rysia, ty w ogóle tu masz przychodzić na te wernisaże, po co ty w ogóle, no, o wino ci chodzi, czy sztuka, to popatrz się i pójdź. A jednak muszą prosić. Najmroczniejszy japoński naked, nowa Yamaha MT. Także, proszę Państwa, tu nie jest Japonia, tu jest Polska, a w Japonii to jest w ogóle nie ta półkula. Nie to. Także, proszę Państwa, biorę prysznic hinduski, przyjmuję prysznic hinduski i zaraz jesteśmy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na dobrej. Kupujesz warzywa? 56 nad Wisłą. Póki co kupujesz warzywa, ale są reklamy, proszę Państwa, niekończące się, bo oni koniecznie muszą zarabiać na tych reklamach, jak już nie mają na czym, to firma normalnie zapłaci. Normalnie firma zapłaci za to, czy tamto. Także Insider, Warszawa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, ateistyczny. Linia Mysia weszła, a linia PO przegrała. Linia Mysia weszła, a linia PO. Mówią, że Żydzi przegrali. Ja mówię, co to miało. Apartamenty w apartamentach. Każdy ma szansę należeć do Wielkiej Rzeszy. Ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion, ze wszystkich ludów, ze wszystkich języków. Radio Koncito. Po stronie. Radio Koncito. Czekamy, aż te reklamy przejdzie. Sprawdzamy badawczo, jak bardzo chciwie, gdy oni podchodzą do tego, ile tych reklam tutaj nadają. Jak dużo tych reklam nadają. PL. Empik prezent. Radio to kafe do Koncita. Barbie Baby, Langstrom Extra. Raczej nie o Empiku chciałoby mówić, tylko chcemy zareklamować Pismo Święte, Biblię. Biblia, Słowo Boże. A jeżeli jest to list od Boga, no to kto by to listu w skrzynce nie chciał wziąć, prawda? Odebrać. No. Mega zegarek. I kiedy już ustawiasz sobie nowe mega dzwonki, my z nienacka przypominamy o emeryturze, że przyjdzie, nawet jeśli nie chcesz o niej myśleć. Na emeryturze dostaniesz tylko 1/3 tego, co zarabiasz. Takie są prognozy. 1/3 pensji nawet przez 20 lat. Jasne, wolisz zapomnieć i żyć dalej jak młody Bóg. Ale jeśli zaczniesz odkładać dzisiaj z Prudentialem, do godnej emerytury dojdziesz małymi krokami. Bez obaw, bo w Prudentialu masz gwarantowaną kwotę wypłaty i ubezpieczenie na życie. Więc zanim ustawisz najlepszy mega dzwonek, wejdź na młodzibogowie.pl i zadbaj o swoją emeryturę. Prudential. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 19 czerwca, minęła 16.
informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Polacy bez obaw przed meczem z Ukrainą na piłkarskim Euro we Francji. Znów mocne słowa Franciszka w sprawie migrantów. Wciąż więcej jest zwolenników Brexitu na wyspach niż tych, którzy chcą zostać w Unii, ale tych ostatnich przybywa. Polacy są pewni swego przed wtorkowym meczem z Ukrainą. Skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie, mówił Artur Boruc. Myślę, że to oni mają się czego obawiać. Jesteśmy w dobrej dyspozycji i to Ukraińcy powinni patrzeć na tak, my wychodzimy, w jakim składzie i w jakim ustawieniu. Dobre są też nastroje w reprezentacji. Fajnie jest być w drużynie, która gra bardzo dobrze, mówi Bartosz Salamon. Udało nam się też nie stracić bramki i to jest dowód na to, że cały zespół zagrał świetnie w defensywie. Ja osobiście się z tego bardzo cieszę. A Polska zagra z Ukrainą we wtorek o 18 w Marsylii. Słuchasz informacji TOK FM. Kto nie przyjmuje potrzebujących, nie jest chrześcijaninem, powiedział papież Franciszek podczas wizyty w Akademiku dla Ubogiej Młodzieży w Rzymie. Żyjemy w cywilizacji zamkniętych drzwi i zamkniętych serc. Bronimy się przed innymi. Panuje strach przed przyjmowaniem i nie mówię tylko o migrantach, co jest światowym problemem politycznym, ale o codziennym przyjmowaniu innych, mówił Franciszek. Wśród wielkich niesprawiedliwości papież wymienił też to, że w kościołach odmawia się prawa do zostania ojcem chrzestnym temu, kto nie ma ślubu kościelnego. A w Warszawie trwają obchody przypadającego jutro Światowego Dnia Uchodźcy. Przez cały weekend w różnych częściach stolicy odbywają się wystawy, pokazy filmów, koncerty i spektakle. To święto to gest solidarności z tysiącami osób, które uciekły ze swoich domów przed prześladowaniem. Okazja do spotkania z nimi była dziś po południu w parku przed Zamkiem Ujazdowskim. Podczas organizowanego tam pikniku odbył się spektakl, w którym wystąpili uchodźcy i imigranci mieszkający w Polsce. Bardzo dużo osób przyszło, bardzo dużo osób było zainteresowanych jedzeniem, atrakcjami, ale właśnie w ten sposób chyba najbardziej można przybliżyć inną kulturę. Wchodząc w nią, po prostu całym sobą, uczestnicząc w przyjemnościach przede wszystkim z nią związanych i jak najbardziej nam się tutaj to udało. Przed Napoleonem, przed bombowcami Asada, przed państwem islamskim, przed komunistami. Bo uważam, że solidarność jest obowiązkowa wszędzie. Wszędzie można żyć. Co najmniej 10 dzieci utonęło podczas burzy na jeziorze w Rosji przy granicy z Finlandią. Nastolatki wraz z opiekunami płynęły 2 łodziami i tratwą. Jedna z łodzi przewróciła się. Uratowano łącznie 9 dzieci i 2 dorosłych. Cała kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci i opiekunów przyjechała z Moskwy na wypoczynek nad jeziorem. Nieznaczny wzrost poparcia dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. Jednak to wciąż zwolenników wyjścia jest więcej. Tak wynika z 2 najnowszych sondaży przeprowadzonych przez YouGov. Różnica między zwolennikami Brexitu i stronnikami pozostania we wspólnocie wynosi od 2 do 1%. Ankiety zostały przeprowadzone w czwartek i piątek, już po zabójstwie deputowanej partii pracy Jo Cox, zwolenniczki pozostania w Unii. Posłanka zginęła w miniony czwartek. Wielka biało-czerwona sektorówka jest szykowana na wtorkowy mecz naszych we Francji. W ostateczności, jeżeli nie uda się uzyskać stosownych pozwoleń, ma być użyta w strefie kibica w kraju. Na razie ważąca 250 kg gigantyczna flaga jest czyszczona. Pocięto ją w tym celu na 8 kawałków. Następnie zostaną one zszyte z powrotem. Sektorówka powstała 4 lata temu w cyfrowej drukarni wielkoformatowej w Gliwicach. Przez 2 doby produkowało ją około 30 osób. Stosowany poliester ma specjalne testy niepalności i bezpieczeństwa. Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu i burze, wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. W poniedziałek deszcz, a we wschodniej połowie kraju burze, miejscami z gradem. Temperatura od 18 do 32 stopni. Uwaga, znów bardzo silny wiatr. W czasie burz jego porywy będą osiągać 100 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Nie tak dawno temu rozmawiałam z panem Janem
Glińskim. Dzień dobry, jest pan ponownie w naszym studiu, prezes Fundacji Dantian, od lat zajmujący się a biznesem high-tech, a także sztukami walki. Rozmawialiśmy głównie o tai chi, słuchacze dzwonili. Przy tej okazji pojawiło się bardzo ważne słowo ciało i ruch. I później już poza anteną, gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać, pan powiedział, że zna osobę w Krakowie i w Krakowie teraz jesteśmy, która ma dużo na ten temat do powiedzenia i tym sposobem naszym drugim gościem jest pan dr Tadeusz Mazur. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Specjalista w zakresie neurologii i rehabilitacji medycznej, Centrum Rehabilitacji Zdrowie w Krakowie. Ruch. Gdy ja przeczytałam materiały... Trzeba się zmieniać, proszę państwa, a nie żyć statecznie, czyli że być człowiekiem, który jest niereformowalny, niekompatybilny, nie da się nawrócić, zmienić, poprawić. My wszyscy wiemy, że chodzimy, że ruszamy się i że to jest dla nas tak naturalne. Tymczasem po przeczytaniu tego, co pan napisał, nabrałam głębokiego podejrzenia, że moje chodzenie, moje ruszanie się jest niewłaściwym. Że naprawdę nie należy do tej wąskiej grupy tych, o których pan pisze, że to w dzieciństwie już nabrali właściwych nawyków. A więc, że się ruszam źle, co z pewnością, jeżeli jeszcze nie przyniosło złych skutków, to mi przyniesie. Odkrycie to smutnawe, smutne bym powiedziała, no zawdzięczam pańskiemu wywodowi. No przykro mi, że taką reakcję wywołałem, natomiast mam na samym wstępie dobrą wiadomość, no, że jakkolwiek większość osób ma zaburzony ruch i ten ruch prowadzi do nie tylko do dolegliwości bólowych narządu ruchu, ale również do innych schorzeń. Uważa się, że nawet to ma związek z chorobami nowotworowymi i z chorobami serca, to powiem, że na obecnym etapie my już wiemy, jak tym wszystkim, którzy chcą cokolwiek zmienić i poprawić we własnym ruchu, jak im pomóc. A no bo ja do tej pory, widzi pan, pan jest lekarzem, do tej pory to gdy myślałam o kwestii zmiany, jeśli idzie o ciało i ruch, to myślałam o takich osobach jak obecny tutaj pan Jan Gliński, który ma coś do zaproponowania. Owszem, i tutaj słuchacze dzwonili, widać było jak zainteresowani są, bo chcą coś zrobić ze sobą, ze swoim ciałem. Rozmawialiśmy o tai chi. A tu się ludzie okazuje, źle się ruszają. I to jest dobra. Ja jestem baletnicą, to jest wiele takich zamieniam się w słuch. Technik. Natomiast właśnie co dr Mazur tutaj przekazuje w swoich artykułach, ale również w konferencjach i zresztą poznaliśmy się z nim na jednej z takich właśnie konferencji i to było dość symptomatyczne, bo obaj występowaliśmy i dr Mazur mówił właśnie o ruchu, używając takiej bardzo, powiedziałbym, dość medycznej terminologii. Ja natomiast mówiłem o ruchu, traktując to z punktu widzenia dalekowschodnich technik zdrowotnych. No i potem, jak zaczęliśmy rozmawiać, to takie ogólne było stwierdzenie, że mówimy o tym samym, tylko posługujemy się innym językiem. Ale zarówno dla niego, jak i dla mnie ten ruch jest ważny. No i na pewno o tym ruchu jeszcze dzisiaj troszkę powiemy, o jego różnych aspektach. Dlaczego my źle się ruszamy? Bo my się cieszymy, dziecko uczy się chodzić poszczególnych, prawda? Z tego leżenia przychodzi do raczkowania, chodzi i to jakby przecież wystarcza rodzicom, prawda? Jedyne uwagi, jakie pamiętam z dzieciństwa, potem z czasu późniejszego, były dwie. Nie garb się, tak? I nie ciągnij tak nogami. O! I to było to, co całe moje otoczenie przez lata, i myślę, że nie jestem jedyna, miało do powiedzenia na temat tego mojego ruchu. Właśnie. To powiedzenie, nie garb się i nie szuraj nogami, i należy do tak zwanych pobożnych życzeń i ono jest zupełnie bez sensu. Nigdy takie uwagi nie przynoszą oczekiwanego skutku. To, że dziecko się na chwilę wyprostuje, także a jeżeli usłyszy ciągłe
Zmień się do tego, Maryczka mówi. Posłuchaj o ruchu, że za mało się ruszasz. Stąd choroby się biorą. Skojarzenia negatywne z własnym ruchem, a nie z pozytywnym. A nie w kółko to samo gada. Czy oglądałaś to zdjęcie? Istotą społeczną, gdzie przekazujemy swój ruch i swoje emocje. Ludzie czytają nasz ruch i nasze emocje jednocześnie, bo to jest złączone. I musimy mieć świadomość, że emocje i ruch to jest pierwotny sposób komunikowania się człowieka. Od wieków. Proszę pamiętać, że mowa ludzka datuje się od około 60, niektórzy mówią 30 tysięcy lat. Nasz gatunek liczy sobie około 5, niektórzy mówią nawet 7 milionów lat. Czyli proszę zwrócić uwagę, że żyliśmy cały czas w jakichś stadach. Skoro było stado, to musiała być komunikacja. I ta komunikacja polegała właśnie na eksponowaniu naszych emocji poprzez ruch. No dobrze, ale to proszę mi powiedzieć, w którym momencie następuje coś w rozwoju dziecka, prawda, co powoduje, że jako dojrzały człowiek ono się źle rusza, ten człowiek? Więc mamy tak, proszę popatrzeć na nasze dzieci, wnuki i patrzymy jak siada, jak staje, chodzi, wszyscy się cieszą. Są no ja baletnica jestem, ja się ruszam, prawda? Rozpoczyna się coś przeciwstawnego. To, co sprawiało radość rodzicom, teraz rodzic sprawia problem dla rodziców. I w związku z czym nadmierna aktywność dziecka, jego ekspresja, jego... Trzeba się zmieniać, Boże, ja dużo biegałam, ja dużo tańczyłam. Proszę Państwa, ja dużo biegałam, ja dużo tańczyłam. No to ja nie mam tych chorób też, bo oni tu mówią, że rak się bierze. No już ja nic nie chcę tu krakać, ale... Czyli nie ma interakcji. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, interakcja między dzieckiem a otoczeniem jest niewłaściwa, mówiąc na samym wstępie. I teraz, kiedy najpierw cieszymy się ruchem, to potem cieszymy się, kiedy się nie rusza dziecko. No tak, ale to można powiedzieć, dziecko się zacznie mniej ruszać, ale mi chodzi o jakość tych ruchów. Ale dalej się będzie dobrze ruszać, nie? Jak się mniej rusza, to co? To potem to naturalne, co było dobre, zacznie się psuć? I w tym momencie musimy spojrzeć na sukces inżynierów japońskich, którzy skonstruowali robota Ashima. Co ma to wspólnego z dziećmi? Okazuje się, że wszystkie dotychczasowe roboty chodziły w sposób taki szarpany, nierówny. Dopiero robot Ashima chodzi płynnie. Co takiego cudownego zrobili inżynierowie japońscy? Do tej pory inżynierowie pisali program na każdą sekwencję ruchu. Japończycy nie napisali w ogóle programu. To co? To jak to działa? Naszpikowali robota czujnikami ruchu i potem robotnik bierze łapę robota, pokazuje jak ten ruch powinien przebiegać. Czujniki nadają do komputera sygnały o przebiegu ruchu, a komputer tylko wybiera optymalny przebieg. Podobnie z rozwojem ruchowym człowieka jest rozwojem ruchowym człowieka. Czyli dzieci wykonują przeróżne, dziwne ruchy, z których mózg wybiera optymalne przebiegi. I mamy czas do 7, niektórzy mówią 11 roku życia, na eksperymentowanie, na poszukiwanie przeróżnych, dziwacznych ruchów. Stąd dzieci uwielbiają być noszone, podrzucane, puśtane i tak dalej, żeby dostarczyć różnorodnych przebiegów ruchowych, z których mózg wybierze najlepsze. To jest czas. Trzeba na to dużo czasu, żeby ten eksperyment przeprowadzić. To znaczy wybierze najlepszy, czyli takie dziecko 6-5-letnie rusza się, gdy chodzi, gdy biega, właśnie, prawda, w sposób,
Gdy pan specjalista patrzy się na nie, by powiedział: okej, w porządku, ten ruch jest właściwy. Potem, gdy to zostaje ograniczone, no to co się dzieje z tym? A to już nawyk przecież weszło, nie? Tak. Nie weszło jeszcze to w nawyk? Właśnie dziecka? Chodzi o to, żeby na pierwszym etapie za bardzo specjalista nie wkraczył. Natura wymyśliła jak gdyby warunki rozwoju ruchowego. I tymi nauczycielami rozwoju ruchu u dziecka jest dwóch nauczycieli. Jednym z nich jest ból, czyli pokazuje, czego nie robić, a drugim jest radość, przyjemność. I ta przyjemność pokazuje, w którą stronę podążać, jak powinien wyglądać ten rozwój. To jest indywidualny, spontaniczny proces uczenia. To jest niezwykle ważne. My się ruchu uczymy. My ruchu nie dostajemy w prezencie. Człowiek ma tylko wrodzone predyspozycje do nauki ruchu. Natomiast tego ruchu musi się nauczyć. I na to, żeby się doskonale nauczyć tego ruchu, potrzebny jest czas, potrzebne są odpowiednie warunki, jak do nauki choćby języka obcego czy rodzinnego. No, ale ja rozumiem, że dziecko, które ma 7, 8, 9 lat, no, już wcześniej się nauczyło, tak? To jest ten czas? O tym czasie pan mówi? Tak. To potem, a potem zaczyna się być może ruszać mniej, albo inaczej. No bo chcę uchwycić ten moment, w którym to, co było naturalne i to, co było dobre, i to, co mózg wybierał, kierując się zasadą, i dziecko później też dokonywało w sposób zupełnie naturalny wyboru, prawda? Unikając bólu, a ruszając się tak, by ruch sprawiał przyjemność. Zostało to zaburzone, pan powiedział, dlatego, bo dzieci strofujemy, nie pozwalamy im tak spontanicznie się ruszać. Umiejętności chodzenia, biegania przecież się zachowują, tak, prawda? I dziecko kilkunastoletnie jednak, pan mówi, to już nie jest to samo dziecko, wówczas by się ruszało, gdy miało lat 6. Ale o tym porozmawiamy już po skrócie informacji. Także widzicie państwo, ja tu jestem tą baletnicą. Ja od dziecka się ruszam i tańczę. I w 50 tańcach. Potem jak zaczęłam się rzuciłam na biegi, no to biegałam naprawdę po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Potem jak się rzuciłam w głoszenie Ewangelii, to już się głoszę ponad 35 lat, proszę państwa. No a teraz Mareczkowi, co ja mówię, słuchaj, zmień się. Tak jak się zmieniła, proszę państwa, Ewka Laskowska. Ona siedziała na lotnisku i ciągle prosiła, proszę państwa, prosiła, kogoś nabrała i się cieszyła, że frajera znalazła. Znalazła ona sama też w śmietniku. Pełno żarcia, ludzie zostawili, do Ameryki lecą, jadą, bogaci, zostawiają kanapki, tony kanapek, 50 kilo raz miała jakieś tam polędwice, co ludzie te na pół kilo nie mają pieniędzy na mieszkanie, a tam ona poznajdowała wszystko i się cieszy i siedzi na lotnisku w tym kącie, w tamtym kącie. No ale teraz ona już, ponieważ się tam wyganiali ci żołnierze, to nie jest tak łatwo tam przesiedzieć lata cała, ona no, do 10 lat maksymalnie. Tam była na lotnisku i żebrała i od frajerów wyzywała. No bo to wiecie państwo, tak w żebracznicy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie wygląda, że jak się kogoś nabierze, to potem rechodupstwo się uprawia. Ho, 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 cały świat. Głupio, chytra, najmądrzejsza. Przerobiła, ale to nie tędy droga. To do Czechów zobowiązuje konstytucja. On to robi, robi to z wielkim sercem, robi to z wielkim zapałem. Kraj się wali, jak co tydzień. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. To jeszcze reklamy są, widzicie państwo. To są reklamy. Oni padli na taki trop, żeby... Padli na taki trop, żeby sobie tutaj zarobić na tych reklamach. Tak. Radio Conchita. No, wiadomości. Dajmy to na Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16.20, Sergiusz Piotrkowski. Sprawa zwolnienia byłego prezesa stadniny koni arabskich w Michałowie trafiła do sądu pracy. Sąd rejonowy w Jędrzejowie rozpatrzy pozew o przywrócenie do pracy Jerzego Białoboka. Rozprawa odbędzie się w środę. Dziś weszły w życie przepisy dające służbom więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemców, w tym poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę. Uchwalona w maju nowelizacja ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom ma zwiększyć bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium Polski. Już pełne 4 lata mieszka w ambasadzie Ekwadoru w Londynie twórca WikiLeaks Julian Assange, twórca demaskatorskiego portalu. Rozpoczął dziś 5. rok pobytu w placówce, w której schronił się, aby uniknąć ekstradycji do Szwecji. W tym kraju jest on poszukiwany w związku z podejrzeniem napaści seksualnej i gwałtu. Informacje sportowe. Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczynamy od doniesień z obozu reprezentacji Polski. Zawodnicy trenera Adama Nawałki po dniu odpoczynku wrócili dzisiaj do treningów. Piłkarze ćwiczyli przed południem, a w zajęciach nie brał udziału jedynie kontuzjowany Wojciech Szczęsny. Jego w meczu z Ukrainą zastąpi między słupkami Łukasz Fabiański. Dla Artura Boruca oznacza to cierpliwe czekanie na swoją szansę, co jak przyznaje, nie przychodzi mu łatwo. Wydawało mi się, że nie jestem człowiekiem cierpliwym, jednak sytuacja, w której jestem, no... Pokazało mi, że uczę się sam siebie też do tej pory. Nie jest łatwo, jeśli mam od tego zacząć. No, ale wiem też, że mam konkurencję niesamowitą w ręce, więc może trochę, dlatego trochę łatwiej jest mi do tego podejść. Polacy z Ukrainą zagrają pojutrze o godzinie 18 na stadionie w Marsylii. Dzisiaj na Euro 2016 zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w pierwszej z turniejowych grup, grupie A. O pierwsze miejsce rywalizować będą w bezpośrednim starciu gospodarze Francuzi oraz Szwajcarzy. W lepszej sytuacji przed zaplanowanym na godzinę 21 meczem na stadionie w Lille są trójkolorowi, którzy mają na koncie 2 zwycięstwa i do zajęcia pierwszego miejsca wystarczy im remis. Szwajcarzy musieliby wygrać, a w drugim meczu o punkty na arenie w Lyonie powalczą Rumuni i Albańczycy. Rumuni po dwóch meczach mają tylko 1 punkt, ale w przypadku zwycięstwa wciąż mogą zająć nawet 2 miejsce w grupie. Jeśli tak się stanie, a Polacy również utrzymają 2 pozycję po wtorkowym meczu z Ukrainą, to właśnie z Rumunami biało-czerwoni będą grać w 1/8 finału. Tymczasem gwiazda reprezentacji Francji Paul Pogba znowu zaskoczył. Przed dzisiejszym meczem ze Szwajcarią postanowił zmienić fryzurę i tym razem wyciął z włosów napis: dla naszych fanów, jesteśmy razem. Pogba nawiązał w ten sposób do incydentu z meczu z Albanią, po którym część mediów sugerowała, że zawodnik trójkolorowych po zdobyciu 2 bramki dla Francji wykonał obraźliwy gest w kierunku kibiców. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia TOK FM. Proszę Państwa, rozmawiamy o ruchu. Punktem właściwie takim wyjścia do tej rozmowy była rozmowa także o ruchu w tai chi i w sztukach walki, którą przeprowadziłam jakiś czas obecnym tu gościem, panem Janem Glińskim. A teraz oprócz pana Jana Glińskiego jest z nami lekarz, specjalista w zakresie neurobiologii i neurologii, rehabilitacji medycznej, pan dr Tadeusz Mazur. I ja tak przydurzam pana, bo chcę zrozumieć, co takiego, albo jak to ograniczenie, prawda, spontanicznego ruchu dziecka wpływa na to, że no, coś jest nie tak, że te nawyki dobre, to czego się nauczyło, albo się to przestało rozwijać, albo się zmienia, w zły sposób schodzenia, zły sposób biegania. Więc pani redaktor, tu jest jedna rzecz, którą trzeba wyraźnie powiedzieć. Jeżeli chcemy się nauczyć języka, to musimy mieć odpowiedni czas, odpowiednich nauczycieli, konwersacje i tak dalej. Natomiast ruch człowieka jest bardzo złożonym zjawiskiem, i żeby go opanować w pełni, potrzebujemy wiele lat nauki. I teraz
Ale pan ma na myśli ten okres, dziecko ma rok, dwa, trzy, tak? Nie, tak? Właśnie. I tutaj to, od czego właśnie zaczęłam, bo żeby mówić prozą, ja się niczego nie muszę uczyć, tak? Tak. W moim pojęciu niczego. Jeżeli znam język polski, mówię prozą. Jeżeli jestem osobą dorosłą, która jest zdrowa, wystarczająco po co by chodzić, to też uważam, ja niczego. Od pewnego momentu, gdy raz jako dziecko się nauczyłam, to ja już potem niczego się nie musiałam uczyć. Więc żeby na to... A pan mówi, że nie do końca. Dokładnie. Więc żeby to zrozumieć, o co tu chodzi, trzeba było lecieć w kosmos. Więc dopiero patrząc z kosmosu, zrozumieliśmy, na czym polega zasadniczy problem ruchu człowieka tu na Ziemi. Okazuje się, że kosmonauci, którzy przebywają kilka miesięcy i później wracają na Ziemię, wszyscy co do jednego lądują na noszach. Proszę Państwa, to są ludzie najzdrowsi z najzdrowszych i po tym okresie nagle nie są w stanie samodzielnie po tej Ziemi chodzić. Bo nie ma tam siły ciążenia, która ustawiała i sprawę? Okazało się, że tam w kosmosie nie ma oddziaływania siły przyciągania, która nie wymuszała ciągłego ciągłej aktywności pewnej grupy mięśni znajdującej się tuż przy kręgosłupie, która odpowiedzialna jest za ciągłe podkreślam słowo ciągłe równoważenie siły przyciągania ziemskiego. A przepraszam, pani Janie powiedział, że jest też taka definicja, że ruch to jest kontrolowany upadek. To znaczy, to jest błędna definicja, że to jest kontrolowane, ale rzeczywiście no, ale to coś tak się jest, przedstawiało. Prawda, natomiast z tego, co mówi pan. Tak, ale właśnie, co jest bardzo ciekawe, że to zostało odkryte z jednej strony właśnie przy podróżach w kosmos, czy zdefiniowane, natomiast jak się spojrzy właśnie na sztuki walki, czy właśnie na sposób poruszania się w takich dyscyplinach jak Tai Chi Chuan, to tego typu wiedza była już dostępna i ćwiczenia były właśnie robione w sposób, który pozwalał na jak największą aktywizację właśnie tego, co się nazywa tymi mięśniami antygrawitacyjnymi, żeby po prostu w sposób też kontrolowany utrzymać strukturę i w dodatku poruszać się przy jak najmniejszej zużyciu energii, jak przy jak największej efektywności. A tutaj jak padło pytanie, bo ja tak się przysłuchuję, jako że jestem też z dziedziny high-tech trochę, więc miałem przyjemność pracować właśnie kiedyś w Japonii przez parę lat i tam właśnie praca nad robotami też była na dość wysokim poziomie i właśnie było to w tym okresie to przejście od takiego kontrolowanego programowania do czegoś, co się nazywa często albo jest związane z sieciami neuronowymi i w których, prawda, to są samouczące mechanizmy. I teraz ten współczesna w ogóle sztuczna inteligencja właśnie zmierza w tą stronę, że już coraz mniej się stara, prawda, nauczyć z zewnątrz, reagować. Ale co najbardziej po prostu, żeby te roboty, czy w ogóle innego typu, prawda, urządzenia, żeby się same uczyły na podstawie pewnych prób, błędów. No, one prowadzą dialog z otoczeniem. No tak, z tym, że właśnie były też ciekawe doświadczenia i tak mi to się akurat w tym momencie przypomniało, jak rozmawiamy, że kiedy tym robotom zaczęto w sposób zbyt ograniczać możliwości ich ruchu czy zakresu działania, bo to nie zawsze jest ruch, tylko mogą być pewne funkcje, to wtedy te roboty po prostu czasami następują. Także o co chodzi tutaj w tej żebracznicy wielkiej i teraz, tak, na Mazowszu nad Wisłą? No o co chodzi? Zresztą, no, ja też jak najwięcej tych zainteresowań wyżebrać, różnymi sztukami, oszukać, prawda, nabrać, wykombinować. I widzę, że właśnie zwłaszcza dorośli wymagają ponownej nauki. Jak i tym bardziej, że coraz bardziej jesteśmy w trybie siedzącym, a tak jak się mówi, siedzenie zabija i to dosłownie. I to też wynika z przesądu, siedzenie, bo to coś to musi znaczyć u przesądnych, czy się stoi, czy się siedzi. Nawet to przysłowie było, czy się stoi, czy się leży, to się należy. A przecież, proszę Państwa, ja jestem tancerką, ja bardzo dużo tańczę. I nie trzeba lecieć w kosmos, żeby doprowadzić do ich zaniku. Wystarczy siedzieć długo przed komputerem. I to jest jak gdyby problem regresji umiejętności ruchowych z jednej strony, ale ciągle podkreślam, że aby mieć sprawność ruchu,
to umiejętność równoważenia siły przyciągania musi być doprowadzona do stanu perfekcyjnego. Proszę zwrócić... Ale to się dzieje naturalnie, mam poczucie. Przecież idę i nie upadam. Moja głowa jest na wysokości 1,64 m, a nie na wysokości podłogi. I koniec roku szkolnego. Moje ciało wie, co ma zrobić. To niedługo będzie i szkołę kończą uczniowie, którzy ledwo wiedzą, mają trójki i kończą tak samo ci, którzy mają szóstki czy siódemki. No, jeszcze ich nie ma, ale będą. I teraz proszę sobie wyobrazić, że wszyscy ukończyli, ale każdy z nich w innym stopniu to opanował, tą umiejętność, która była w tej szkole. I nie możemy powiedzieć, że średni, statystyczny uczeń, który ma 3+, to jest ten optymalny rozwój. Optymalny, najdoskonalej, najlepiej umieją tylko ci, którzy osiągnęli stopnie najlepsze. No dobrze, ale tutaj jeśli idzie o ten ruch, to mnie pan nie do końca przekonuje. Dlatego, bo cały czas ja mam w głowie to, że my raz nauczywszy się chodzić, biegać, skakać, to potem, co my się mamy jeszcze, czego my się mamy jeszcze uczyć? Jeden robi to trochę inaczej, drugi inaczej. Rozumiem, mogę zrozumieć to, że a, żeby sobie nie szkodzić, b, żeby być jakby optymalnym w tym ruchu, no to no. On musi być jakiś konkretny. Natomiast, tak jak pan powiedział, ktoś, kto ma trójkę, chodzić będzie, prawda? Tak. Ale kiedy się nauczył tamten, co ma w szóstkę tego ruchu, to były ta sama, ci sami uczniowie, Marek, prawda? Marek, wstaw do Facebooka, jeden do obu i zobacz, jeden, jeden siedział przed komputerem, a drugi... Jeden miał innych rodziców, drugi miał innych. Jeden miał innych, bo jeden miał innych dziadków i kolegów i miał warunki do biegania. Nie miał na przykład, jeden miał szczęście, że nie miał troskliwej babci, która na każdym kroku mówiła uważaj. I w tym momencie jest to ograniczanie możliwości nauki, kiedy dziecko, jego ruch jest oprogramowywany przez otoczenie lękiem przed tym ruchem. Inne dziecko z kolei, kiedy nikt nad nim specjalnie się nie rozczula, ma zezwolenie na pełen eksperyment, na możliwość doskonalenia tego ruchu. Inne, każdy ruch już z góry ma zaznaczone, że uważaj, rany boskie, co ty robisz, czyli on nie może się nauczyć tego ruchu w sposób poprawny. No i tutaj przechodzę znowu może trochę do sztuk walki, a radio kończy od judo. I pierwszą rzeczą, którą myśmy się uczyli wtedy, to było jak padać. I przez parę miesięcy nic innego nie robiliśmy, tylko padaliśmy. Po to, żeby z nas po prostu usunąć strach przed upadaniem. Bo jak człowiek już wiedział, jak ma upadać, to po prostu potem już te wszystkie inne techniki, które się udziało, rzuty i tak dalej, mogły być wykonywane bez tego elementu. Natomiast ktoś, komu na pewno za każdym razem się powtarza, uważaj, bo upadniesz, uważaj, prawda, nie przechylaj się i tak dalej, nawet nie ma możliwości wypróbowania zakresu swoich ruchów. Także te ograniczenia, zwłaszcza w wieku dziecięcym czy młodzieńczym, na pewno w dodatku przy dodaniu takiego życia zawodowego w większości z nas, prawda, w którym albo się w ogóle nie ruszamy, albo nieprawidłowo, albo ktoś, prawda, pracuje cały dzień jakąś tam, prawda, łopatą, to na pewno odnosi duże, ważne skutki negatywne. Uświadomiłam sobie dwie sytuacje, chyba ilustrujące to, co pan mówi. Małe dzieci na nartach, prawda? Tak. Tak. Nie ma żadnych kijków, niczego. Rodzic go postawi, te nogi rozszerzy, potem się nie boi, góra. Ja mówię, że to dziecko sobie nie ma wyobraźni, prawda? Ja mam wyobraźnię, ja widzę, jak to stromo. A ono tak nisko jest, no to tego nie widzi. I sobie tak jedzie to dziecko. Doskonale, ponieważ natura stworzyła, że dziecko ma inne wymiary, inne proporcje swojej budowy. Czyli każdy upadek u dziecka jest niegroźny w zasadzie. Jest niewielka odległość od ziemi i w związku z czym nie ma zagrożenia i wolno, powinno nawet upadać, eksperymentować. Ale kiedy przychodzi okres skoku wzrostowego, no właśnie, czyli kiedy już mamy 11, już, 12 rok, dynamika jest inna tego. Proporcje ciała nagle się zmieniają, inna masa ciała i upadek w tym stanie jest dużo groźniejszy. Wobec czego w sposób naturalny
kończy się okres eksperymentowania tego naturalnego, spontanicznego z ruchem. Na co miałby ten młody człowiek zrobić? Żadna babcia mu nie zakazuje, on dalej na tych nartach jest, ale on w sposób naturalny już zaczyna się inaczej ruszać i jest pewien lęk, prawda? Co on miałby zrobić, by jakby zachować coś z tego, gdy był niższy, gdy był mały i gdy sobie tak swobodnie jechał? Pani redaktor, słusznie pani zauważyła. Lęk. No? Słowo lęk. Jak był mały, był bez lęku. Tak. Szczególnie każdy instruktor narciarski pilnuje, żeby ruch odbywał się bez lęku. I jeżeli on wchodzi w życie dorosłe bez lęku przed ruchem, on wchodzi bez lęku, to się nie usztywnia. Ćwiczy dalej, biega, kontynuuje, ma spontaniczną, naturalną potrzebę dalszego kontynuowania tego procesu. I na bazie, i to jest bardzo ważne, na bazie umiejętności utrzymania pionowej postawy ciała, czyli tego równoważenia siły przyciągania, buduje kolejne umiejętności przeróżne, czy to walki, czy to tańca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli on wchodzi w ten okres z pełen lęku przed ruchem, to niestety mamy to, co mamy najczęściej. No i tu tak wyraźnie widać to jakby ten wniosek dla rodziców, prawda? Ten przykład z tymi nartami. Tak samo myślę o osobie, którą znam, której rodzice ciągle mówili: nie rób, nie wchodź do wody, bo się utopisz i tak dalej. Ja teraz myślę, że nie ona w ogóle się... Ja tylekroć namawiam. Ale ona jest tak... Ma tak ubudowany ten... Do noża, jakoś, bo ostry się nie dotykaj, wszystko do pieca. Wie, że ona za chwilę stanie, nie. Że ja jestem koło niej. A mimo to nie może się położyć na tej wodzie. Bo tam to już po prostu wbudowany lęk. Dokładnie. I musimy mieć pełną świadomość tego, co czynią rodzice. Czyli dają zezwolenie na ruch lub straszą ruchem. No a pan? Pan jest takim diagnostą, że ja sobie idę, ktoś idzie i pan się patrzy i mówi: nie, tu można by wiele poprawić. No co ludzie robią? Jak ludzie usztywniają się? Co to? Niestety tak. Niestety widzę z daleka na ulicy. Tak? Widzę oczywiście. Pan rozróżnia. No absolutnie. Rzadko się mi zdarza spotkać kogoś, do kogo bym nie miał żadnych zaszczepów. No chyba pan Angliński jest kimś takim. Nie, ja też to nie? Samo też. Też wiele no zaraz, niestety, tyle lat pan ćwiczy? Kontuzje sportowe. Właśnie to jest to, że nieprawidłowy ruch, często w młodszym wieku. Ja po prostu tych rzeczy, które wiem dzisiaj, ćwicząc właśnie no to tai chi, a przedtem mając trochę z tych sportów kontaktowych, to po prostu skończyłem ze sporą ilości różnych kontuzji, które czasami w ogóle wydawały się być zaleczone za młodu i nie są. Także tutaj każdy z nas, ja muszę też powiedzieć o sobie, mimo tych już 20 lat praktycznie ćwiczenia tej delikatniejszej sztuki, można tak powiedzieć, jaką jest tai chi, to jednak ciągle widzę, że jest bardzo dużo do poprawy. Natomiast tutaj jeszcze chcę się też odnieść do jednej rzeczy, bo mówimy o dzieciach, ale jak się weźmie osoby starsze, to często właśnie osobom starszym lekarze, terapeuci, tutaj tak właśnie, mimo że mam lekarza koło siebie, ale chcę powiedzieć, bo po prostu się najczęściej mówi nie ruszać się, nie ruszać głową, jak my uczymy pewnych technik nawet obrotu bardzo delikatnego głowy. Tak. Nie wolno za bardzo ruszać ostro głową, to nawet w szpitalu psychiatrycznym na Gruzińskiej 6 jadł się, proszę państwa, echinacea. Bardzo dobre. Uczą, żeby nie ostro, także cofać się do rozwoju dziecka, to Pan Jezus przyjmie.